Więc muszę Państwu wyjaśnić, że te głosy pochodziły od różnych mieszkańców, nie były zbierane w sposób jakiś zorganizowany, nie były to konsultacje. Momencik, teraz ja odpowiadam, dobrze? Były również podpisy kogoś z Zielonej Góry chyba. No tak to można by było manipulować. Natomiast w tym pytaniu, które Pan Dykiel mi składa, powtarzają się pytania, które zostały złożone w prokuraturze okręgowej w Słupsku. Prokuratura okręgowa po zbadaniu sprawy przekazała wszystkie te pytania do prokuratury apelacyjnej w Gdańsku. Prokurator prokuratury apelacyjnej postawił zarzut polegający na tym, że decyzja starosty bytowskiego nie zawierała wymaganych prawem wszystkich procedur. Chodziło mianowicie o to, że w ostatnim etapie mieszkańcy nie byli zapytani, czy wnoszą jakieś jeszcze dodatkowe uwagi. W najbliższym czasie, czyli w środę, będzie rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w tej sprawie i sąd się do tego odniesie. Innych zarzutów, które pan Dykiel mi tutaj stawia, że coś było niezgodne, że niezgodne z konkursem, że niezgodne z miejscowym planem, nie ma. Takich zarzutów prokuratura nie stawia. Wobec tego czuję się zwolniony z udzielania odpowiedzi. Brawo. Dziękuję.